12 września, witam Państwa. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o wycofaniu kursów Veoli z terenu powiatu, remontach linii kolejowej i ich skutkach dla pasażerów oraz o kolejnej imprezie motocyklistów w naszym mieście. Przewoźnik autobusowy firma Arriva, czyli była Veolia, zamknęła swój oddział w Łańcucie. Od września uczniowie i dorośli korzystać mogą natomiast z nowych kursów PKS Leżańsk. Informacja o wycofaniu się Veoli z terenu powiatu do samorządów dotarła późno. Choć przesłanki, że z oddziałem nie dzieje się dobrze, widoczne były od dłuższego czasu. Takim pierwszym symptomem w tym roku, na początku roku, była informacja, znaczy były zlikwidowane niektóre kursy i mieszkańcy wnosili protesty. W związku z tym okazało się, że ta likwidacja tych kursów była niezgodna z prawem. W związku z tym przywołaliśmy firmę do porządku i oni na nowo te kursy po prostu uruchomili. Natomiast w połowie wakacji nagle, ni stąd, ni zowąd, informacja, że jeśli samorządy, w tym wypadku gminne, bo powiat nie może, gdyż wydaje zezwolenia, nie dopłacą do wozu kilometra, to oni od 1 września zrezygnują z oddziału łańcuckiego. Firma wręczyła pracownikom wypowiedzenia, a z obsługiwanych dotąd 53 linii komunikacyjnych pozostawiła jedną na trasie Leżańsk-Rzeszów. Niestety oddział w Łańcucie przynosił straty. Również budżet przygotowany na 2014 rok zamykał się stratą. Przez szereg lat podejmowane były działania restrukturyzacyjne i ostatni taki plan został przygotowany pod koniec 2012 roku. Wprowadzenie zmian zaplanowano na koniec lutego 2013. Niestety odmowa gmin zmiany rozkładu jazdy przesunęła jego wprowadzenie o 2 miesiące, pogłębiając tylko stratę. W prowadzonych wtedy rozmowach informowaliśmy włodarzy, że oddziałowi grozi zamknięcie. W związku z tym po wyczerpaniu naszych możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej oddziału w Łańcucie, czyli szeregu restrukturyzacji siatki połączeń, zwróciliśmy się do łańcuckich gmin za pośrednictwem starostwa z prośbą o dopłaty do nierentownych linii. Dopłata miała wynosić średnio 52 grosze do kilometra. Niestety rozmowy zakończyły się fiaskiem, nasza propozycja nie została przyjęta, dlatego jesteśmy zmuszeni do zaprzestania działalności od 1 września. Prosiłem dyrekcję firmy i prezesa na szczeblu krajowym tutaj Arrivy w Polsce, aby cofnąć wypowiedzenia, dlatego że dla pracowników tutaj oddziału łańcuckiego, dlatego że to wzmocni ich możliwości negocjacyjne, bo samorządowcy też patrzą na zatrudnienie swoich mieszkańców i inaczej się rozmawia, jeśli są pracownicy w firmie, a inaczej już jak dostali wypowiedzenia. No tutaj nie było ugięcia, była kwestia spotkania się w Warszawie, ale no bez pieniędzy, jeśli my pieniędzy po prostu nie dopłacimy, to nie ma o czym rozmawiać. I w związku z tym konwent powiatu, wójtowie postanowili po prostu, no, że dopłaty jednak być nie może. I tu rozpoczęliśmy rozmowy z innymi przewoźnikami. Wobec zbliżającego się roku szkolnego reakcja na brak przewoźnika musiała być natychmiastowa. Starostwo w Łańcucie zwróciło się m.in. do zarządu PKS Leżańsk, który zgodził się przejąć dotychczasowe kursy, a także zatrudnić część zwolnionej załogi z Veoli. Ta komunikacja nie jest opłacalna, ale czy jeśli się koszty, które występują, się minimalizuje, to jeszcze jakoś da się wyżyć, tak powiem. Ale natomiast to wszystko się dzieje dlatego, że ludzie kupują po 2-3 samochody osobowe, stoją każdego na podwórku. I nie korzystają z komunikacji ogólnodostępnej, tylko każdy jedzie do Rzeszowa swoim samochodem, natomiast autobus jedzie, no może w 1/3 obciążony. I to dlatego takie są duże koszty prowadzenia tej komunikacji, bo jeśli nie ma ludzi, no to nie ma co wozić. W trybie pilnym zakupiono autobusy i przygotowano zezwolenia na transport wewnątrz powiatu. Tak by uczniowie z dniem 2 września mogli bez przeszkód dotrzeć na miejsce nauki. Mieszkańcy nie powinni się obawiać. Po prostu autobusy są już przygotowane. Kierowcy, wiem, że z Łańcuckiej go
no nazwijmy to, PKS-u zgłaszają się do Leżańska i będą zatrudnieni. Także normalnie od poniedziałku w tych samych godzinach autobusy będą na przystankach. Kolejnym krokiem było złożenie wniosków o wydanie przez Urząd Marszałkowski zezwoleń na transport poza jego granicami. Dotychczasowy przewoźnik wypowiedział już umowę dzierżawy terenu dworca autobusowego od miasta. W tej chwili akurat wczoraj otrzymałem pismo od firmy Arriva i za miesięcznym wypowiedzeniem, czyli do końca września, jeszcze mają ten dworzec w zarządzie. Natomiast rozmowy trwają z PKS-em oddział Leżańsk i ze wstępnych rozmów z prezesem wynika, że oni przejmą zarząd tym dworcem. Przy czym uważam, że będzie to dobra sprawa, dlatego że oni również przejęli wszystkie te linie, które kiedyś obsługiwała firma Veolia, obecnie firma Arriva. Jak podkreśla prezes zarządu spółki, w przyszłości warto byłoby otworzyć dworzec także dla innych przewoźników, którzy do tej pory zatrzymywali się na placu przy ulicy Cetnarskiego. Według prawa jesteśmy wszyscy równi, wjeżdża jeden, znaczy wjeżdżają wszyscy. No i to na tych zasadach, bo to powinien dyżurny zapowiedzieć, że odjeżdża autobus tu i tu, i tu i tu. I czy on będzie PKS-owski, czy on będzie prywatny, to nie przeszkadza, ale byłaby dobra, jakby byłoby to dobrze dla pasażerów, żeby wiedzieli skąd kto gdzie wyjeżdża, kiedy, jakiej godzinie. Na kolei także zmiany. Przewoźnicy obniżają ceny biletów, a dzięki postępującym remontom kolejowej trakcji już za jakiś czas komfort podróży znacznie się poprawi. Zmiany w ofercie od września przygotowała m.in. spółka Przewozy Regionalne. Jedną z najbardziej atrakcyjnych jest obniżka ceny biletu na trasie Łańcuch Rzeszów z ponad 6 do 4 zł, czyli kwoty porównywalnej do tej, jaką trzeba zapłacić wsiadając do autobusu na tej samej trasie. W nowym rozkładzie jazdy będzie zaprowadzone dodatkowe kursy pociągów, m.in. przyspieszony pociąg Niedźwiadek, który będzie przyjeżdżał do Rzeszowa przed godziną 7 i po godzinie 15 będzie wyjeżdżał z Rzeszowa. Poza tym jeszcze wiele innych ofert przewozowych jest, których na stronie internetowej można przeczytać dokładnie. Promocje mają po części wynagrodzić podróżnym niedogodności wynikające z trwających w regionie prac rewitalizacyjnych linii kolejowych. Choć podróż nieraz bywa utrudniona, przewoźnik zapewnia, że wciąż opłaca się postawić na kolej. Można się spodziewać mniej więcej gdzieś koło 2015 roku, 14-15 znacznej poprawy. Tutaj akurat będzie prędkość podniesiona do 120 na godzinę. Także czas jazdy pociągu regionalnego z Rzeszowa do Łańcuta, tutaj akurat co mówimy, może trwać około 13 minut. Wtedy można będzie rozkład jazdy ułożyć szczególnie pod podróżnych, a teraz różnie to jest wychodzi. Staramy się akurat dopracować tak, żeby najbardziej dopasować rozkład, ale nie zawsze to warunki na to pozwalają. Kto znajdzie się w okolicach Łańcuckiego Dworca czy przejazdu kolejowego na ulicy Podzwierzyniec, widzi, że praca na torach wre. Ale co dokładnie się tam dzieje? PKP Polskie Linie Kolejowe realizują zadanie inwestycyjne na Podkarpaciu, mające na celu rewitalizację linii kolejowej nr 91 Kraków-Medyka na odcinku Rzeszów-Granica Państwa. Rewitalizacja ma przywrócić parametry techniczne linii, innymi słowy ma poprawić stan linii i przywrócić prędkość rozkładową pociągów do 120 km na godzinę na tym odcinku. I aktualnie w ramach tej inwestycji prowadzone są prace w stacji Łańcut oraz na szlaku Łańcut-Rogóżno. W stacji Łańcut trwa w tej chwili kompleksowa wymiana nawierzchni, przebudowa peronu wyspowego wraz z instalacją wiatr, wymianą oświetlenia. W zakresie robót jest również przebudowa sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz remont dwóch przepustów. Zabudowane będą również dwie windy, które zostaną przystosowane dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Planowane zakończenie tych robót właśnie w stacji Łańcut i na szlaku Łańcut-Rogóżno jest na koniec października. Zakończenia prac na łańcuckim odcinku można spodziewać się w najbliższych miesiącach. Dłużej potrwają remonty na dalszych trasach. Warto uzbroić się w cierpliwość z nadzieją, że już za jakiś czas jazda pociągiem będzie niczym innym jak czystą przyjemnością.
Po blisko 70 latach pamięć pomordowanych w Łańcucie przez niemieckiego okupanta w końcu doczekała się godnego uszczenia. Tablica przy ulicy Bohaterów już nigdy nie będzie anonimowa. W tym miejscu 69 lat temu za przynależność do ruchu oporu zostało rozstrzelanych 10 młodych mężczyzn, mieszkańców Jarosławia i okolic. Miała być to zemsta za zabicie sekretarza zarządu miasta Łańcuta, którego dokonali nieznani sprawcy. Ten burmistrz, który tu został rozstrzelany w Łańcucie, nazywał się Wojnarowicz, przypomniałem sobie. Oni po prostu za niego zostali tutaj rozstrzelani. Mieli zostać rozstrzelani tam wyżej, gdzie mieszkał Wojnarowicz, gdzie tam go napadli i rozstrzelali. Z tym, że do dzisiaj nie wiadomo, nie jest wyjaśniona sytuacja, bo rozmawiałem z ludźmi, kto to właściwie napadł na niego. Czy to byli AK-owcy, czy to byli jacyś inni, którzy się podszywali pod AK normalnie, bo byli i tacy. Więc do dzisiaj nie wiedzą tutaj w Łańcucie, kto to był. Okręgowa Komisja do Badania Zbrodni Hitlerowskich, jak działała, to zostali zawezwani wszyscy do Rzeszowa i zeznawali tam i matka Ryśka, mojego kuzyna. Także te wszystkie dokumenty już tam zostały szybciej ustalone, kto został rozstrzelony, za co. Rozstrzelał ich Kokot. Z opowiadań wiemy, że był pijany, rozstrzelał ich po trzech powiązanych drutem, jednego na końcu, czy jakoś tak odwrotnie. W każdym razie potem ich dobijał z broni krótkiej. Po zakończeniu wojny przez kolejnych kilkadziesiąt lat przy ulicy Bohaterów w Łańcucie stała tablica oznajmiająca. Dnia 2 kwietnia 1944 roku w tym miejscu zostali pomordowani przez hitlerowskiego okupanta nieznani patrioci. To była tablica wykonana przez zakłady piwowarskie w Łańcucie, na której nie było ani nazwisk, ani niczego. Było napisane, że są to nieznani patrioci polscy. No ale to nie byli nieznani, oni byli znani z nazwiska, z urodzenia i z miejscowości, z której pochodzili. Brak dokładnych danych zabitych i niepoprawna data zdarzenia sprawiły, że żyjący potomkowie zamordowanych nie godzili się z taką formą ich upamiętnienia. Michał i Ryszard Głowa, synowie dwóch z nich, a także inne zaangażowane osoby, wiedząc, że personalne dane zabitych da się odtworzyć, przez wiele lat starali się doprowadzić do zmiany treści tablicy. W 2013 roku w końcu się udało. Także te wszystkie dane żeśmy pościągali, połączyli, dostarczyliśmy panu burmistrzowi. No i doszło w tej chwili do tego, że tablica została ufundowana po dużych perypetiach, bo jeszcze w to wszystko była włączona Rada Pamięci i Ochrony Walki i Pamięci Pomników, czy jakoś tak się nazywa, w Warszawie, gdzie powiadomiliśmy, że, bo nie mieliśmy, no jakoś tutaj szło bardzo opornie, nie mogliśmy, nie mieli pieniędzy, w końcu Rada zaproponowała, że będzie partycypować w kosztach budowy tego. No i doszło do tego, że tablica została wymieniona. Szło opornie, w końcu się udało, bo w końcu jako synowie czuli się panowie. Czuliśmy się zobowiązani do tego, żeby w końcu tym jakoś ich uczcić i powiedzieć, skąd pochodzili, ile mieli lat, gdzie się urodzili. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie nowej tablicy odbędzie się 19 września. Uroczystość, na którą władze miasta zapraszają wszystkich mieszkańców, rozpocznie msza święta w kościele farnym o godzinie 10. Z kościoła pochód uda się na ulicę Bohaterów, gdzie nastąpi dalsza część uroczystości. Artyści z kraju, Europy i Stanów Zjednoczonych po raz kolejny zjechali do Łańcuta, by wziąć udział w międzynarodowym plenerze malarsko-rzeźbiarskim. Tegoroczny plener skupił 26 artystów, z których każdy zapytany zgodnie przyznaje, że atmosfera wydarzenia organizowanego od lat przez Jana Zenona Majczaka jest wyjątkowa. No, atmosfera absolutnie rewelacyjna. Wspaniali ludzie i każdy jeden uczestnik pleneru jest osobą wyjątkowo wrażliwą i wspieramy się nawzajem i pomagamy, i inspirujemy i to jest chyba takie bardzo, bardzo ciekawe. Ja jestem po raz pierwszy, więc dla mnie tym bardziej Łańcut i ci wszyscy artyści, którzy się tu pojawili, są wyjątkowi i jestem, powiem, bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogłam ich wszystkich poznać, a szczególnie komisarza naszego pleneru, pana Jana Majczaka, który się okazał osobą wyjątkową i taką szaloną, no bo tylko dzięki niemu tutaj ten plener się odbywa, ponieważ no, tacy szaleńcy jeszcze w obecnych czasach potrafią coś takiego zorganizować, kiedy wszyscy jesteśmy razem zagonieni, zapędzeni, a jemu się chce. Twórcza praca malarzy i rzeźbiarzy trwała 2 tygodnie, a jej ukoronowaniem tradycyjnie był wernisaż poplenerowy, który w tym roku odbył się 10 sierpnia przy bursie szkolnej w Łańcucie.
Udział w plenerze wielu cenionych artystów nie tylko z Polski, ale z całego świata sprawił, że jest on ważnym wydarzeniem w kulturalnym kalendarzu regionu. 15-letnia historia plenerów wiodła przez tereny Rakszawy, Łańcuta i Lipnika. Od 3 lat ponownie są one organizowane na terenie naszej miejscowości. To jest no tu w Łańcucie, tak zostałem zaproszony i robi to przyjemność i przyjeżdżamy. A tak to jest w ogóle inna praca, w innym zawodzie pracuję, także to jest takie, można powiedzieć, wypełnienie i ucieczka z normalnego trybu życia. Te drewno, a później widzimy, coś niecoś wyjdzie, zadowolenie, satysfakcja inni ogromna. Ludzie i to jest ta satysfakcja cała. To też okazja, żeby się spotkać z innymi artystami. Właśnie, coś można się nauczyć, innego podpatrzyć, jak pozwolą, nie? Chyba pozwalają. Atmosfera? Atmosfera jest znakomita, no i pogoda, nie? Super. Dla mnie pobyt tutaj szczególnie piękny, ponieważ ja jeszcze dodatkowo wykonuję zawód śpiewaka i zostałam zaproszona do udziału w koncercie, który się tutaj w plenerze, w sali balowej na zamku odbył, więc przeżyłam coś wyjątkowego dodatkowo. Artyści przybywają tu przede wszystkim, by tworzyć, ale i spotkać ciekawych i otwartych ludzi, wspólnie wymienić się doświadczeniami i dobrze bawić. A ich emocje i refleksje poprzez płótno i rzeźbę na długi czas pozostawiają ślad na otoczeniu. No niewątpliwie kontakt z ludźmi, kontakt z otoczeniem, które tutaj akurat w Łańcucie jest niezwykle piękne, to jest inspiracja dla każdego artysty. Bo to oprócz tego, że się tworzy, to jeszcze się przeżywa wzajemne relacje, opowiadania. Często też to jest związane z tym, że siedzimy i po prostu bardzo dobrze się bawimy ze sobą. Więc te przyjaźnie owocują także takim jakimś wewnętrzną potrzebą i inspiracją, że wszyscy nagle zaczynamy pracować i tak właściwie to tak w nieskończoność mogłoby trwać. I dobrze, że te plenery kiedyś się kończą. Zapracowalibyśmy się chyba zupełnie. Motocykliści z kraju, a nawet z zagranicy zjechali do Łańcuta, by po raz trzeci wziąć udział w motofestiwalu zorganizowanym przez łańcucki klub Horda. Festiwal, tak jak w roku ubiegłym, odbył się na terenie odkrytych basenów kąpielowych Mosir. Choć organizowany szczególnie z myślą o miłośnikach jednośladów, otwarty jest także dla szerszego grona odbiorców. Symboliczna opłata wstępu, możliwość podziwiania imponujących maszyn, sprzyjająca pogoda i dobra muzyka w dniach od 9 do 11 sierpnia złożyły się na bardzo wysoką frekwencję osób w każdym wieku. Podczas 3-dniowej imprezy uczestnicy mogli wysłuchać m.in. takich zespołów jak Rzeszowski Monstrum, a także Kissy czy SS Top, jedynych polskich grup typu Tribute, zespołów Kiss i ZZ Top. Gwiazdą festiwalu była legenda polskiego punk rocka, zespół KSW. We'll be right back.
czary je włożą i zaczną doić się. Lecz każdy wnet zabraknie i wstąpi w jej okły, a role się odwrócą tylko padami. I gdzie jest broń państwo, tym wokół płotem psy, upokorzony naród. Rozbudowane zaplecze gastronomiczne, wesołe miasteczko dla dzieci, plac gokartowy, stoiska z gadżetami, a do tego konkursy z nagrodami i występy lokalnych zespołów wzbogacały całokształt. Dużą atrakcją była możliwość obejrzenia parady motocykli, wśród których można było spotkać niejedną perełkę motoryzacji. 15 sierpnia w Galerii Miejskiego Domu Kultury grono mieszkańców zebrało się, by wspomnieć postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a także podzielić się refleksjami dotyczącymi najnowszej historii Polski. Wystawa pamiątek po pułkowniku została zorganizowana przez radnego Rady Miasta Łańcuta Jana Grabowskiego przy pomocy Miejskiego Domu Kultury w dniu święta Wojska Polskiego. Wszystko dzisiaj o panu pułkowniku, a także w pewnej części o panu profesorze Szaniawskim w tym czcigodnym, najlepszym wydaniu, jakie sobie może wyrazić Filip Frąckowiak-Szaniawski. Panie rektorze, prosimy bardzo. Spotkanie poprowadził dyrektor Izby Pamięci pułkownika Kuklińskiego, Filip Frąckowiak. Syn zmarłego tragicznie w ubiegłym roku Józefa Szaniawskiego, politologa i publicysty, działacza opozycji w PRL-u. Pułkownik Kukliński urodził się w 1930 roku. Jego ojciec był w AK i zginął w obozie koncentracyjnym. Po Warszawa, w której się wychowywał, została zrównana z ziemią. I Kukliński, tak jak zresztą prawie wszyscy Polacy pewnie, chciał nowego, wspaniałego kraju. Ale po wydarzeniach w 1968 roku, między innymi, czyli po agresji Układu Warszawskiego na Czechosłowację i zablokowaniu tego ruchu demokratycznego, czy też demokratyzującego właściwie Czechosłowację, nazywanego Praską Wiosną, Kukliński po zdławieniu Praskiej Wiosny przez polskie wojsko widzi, że polskie wojsko służy rozkazom Moskwy. Po wyprowadzeniu w grudniu 70 roku polskiego wojska przeciwko Polakom, przeciwko robotnikom, którzy strajkują, bo są biedni, bo im brakuje na chleb, widzi, że to także nie jest polskie wojsko, które strzela do robotników. Kreśląc zgromadzonym sylwetkę pułkownika Kuklińskiego, zaprezentował zgromadzonym m.in. archiwalne zdjęcia i dokumenty, sztandar i elementy umundurowania. Całość uzupełniała prezentacja multimedialna. Swoimi refleksjami na temat najnowszej historii Polski i roli, jaką odegrał w niej pułkownik, podzielili się także zgromadzeni słuchacze. Dyrektor MDK-u Andrzej Piechowski, dziękując za przygotowanie spotkania, jednocześnie zaznaczył dużą potrzebę uświadamiania młodszego pokolenia Polaków w temacie ojczystej historii najnowszej. Młodzi uczestnicy warsztatów filmowych udowodnili, że świetnie radzą sobie przed kamerą. W ciągu 3 dni udało im się nakręcić m.in. reportaż telewizyjny i krótkometrażowy film. Młodzi pasjonaci filmu mogli przekonać się, jak to jest znaleźć się nie w roli widza, ale twórcy. Warsztaty dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały przez Miejski Dom Kultury w ramach programu wakacyjnego we współpracy z Muzeum Zamkiem w Łańcucie. A poprowadzili je redaktorka telewizji Łańcut i operator kamery, współpracujący m.in. z rzeszowską telewizją Błękitna. Młodzież wspólnym staraniem stworzyła reportaż telewizyjny, w którym każdy odegrał jakąś rolę, np. reportera, operatora kamery czy prezentera. Co robisz na wakacje? Jestem na warsztatach filmowych w Łańcucie. Największym wyzwaniem było podjęcie próby nakręcenia krótkometrażowego filmu w zamkowych wnętrzach. W filmowy świat wprowadziły zebranych Edyta Kucaba-Łyszczek i Bożena Lauzer z działu edukacji muzealnej, prezentując produkcje, które w ubiegłych 10-leciach zostały zrealizowane w łańcuckim zamku. Dzięki uprzejmości dyrekcji muzeum i pomocy ze strony pracowników, także nasi młodzi aktorzy mogli odegrać swoje role w sali balowej, korytarzu białym czy w Wielkiej Sieni. Efekty pracy z młodzieżą można obejrzeć w osobnym materiale. Mieszkańcy osiedla Południe tradycyjnie żegnali wakacje na rodzinnym pikniku przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Podczas imprezy odbyło się także oficjalne otwarcie nowego boiska do koszykówki.
Słońce, dużo atrakcji i dobre humory uczestników przez chwilę pozwoliły zapomnieć, że to już koniec wakacyjnego wypoczynku. Młodzież z osiedla Południe korzystała z okazji, by nacieszyć się nowym boiskiem do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią. W oficjalnym otwarciu kolejnej sportowej przestrzeni w mieście wzięli udział przedstawiciele władz Łańcuta i lokalnych instytucji z burmistrzem Stanisławem Gwizdakiem na czele. Podczas pikniku nowe boisko zostało intensywnie wypróbowane, m.in. przez koszykarzy pierwszoligowego Sokoła. Mecz pokazowy poprowadził trener Dariusz Kaszowski, który sam jest mieszkańcem tego osiedla. Dużym zainteresowaniem cieszył się wśród uczestników imprezy także turniej piłki nożnej poprowadzony przez instruktorów MOSIR. Piknik to oczywiście nie tylko zawody sportowe, ale też gry i zabawy dla najmłodszych. Te tradycyjnie poprowadzili instruktorzy Miejskiego Domu Kultury. Po raz kolejny Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów zmobilizowało mieszkańców do wspólnego ruchu, tym razem organizując klasyk szosowy. Niedziela to dzień odpoczynku, ale jak udowodniali uczestnicy wyścigu, nie tylko biernego. Pokonanie ponad 60 km górzystego terenu to niemały wysiłek, jednak chętnych do rywalizacji w dniu 1 września nie brakowało. Kilkudziesięciu uczestników startujących z terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pożegnał tłum kibiców, rodzin i znajomych, a honorowymi starterami zgodzili się być włodarze miasta i powiatu oraz gospodarz instytucji. Sędziował prezes Towarzystwa Cyklistów, inicjator szeregu imprez kolarskich, radny Tadeusz Dubiel. Trasa wyścigu prowadziła m.in. przez tereny Wysokiej, Cierpisza i Husowa, a jego zwycięzcą okazał się Tomasz Kuras z Leżańska. Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Budzyńska z Rzeszowa. Od kilku dni mieszkańcy Przedmieścia i okolic mogą zaopatrywać się w nowo otwartym sklepie delikatesy Asia przy ulicy Cetnarskiego. Jak pokazała frekwencja podczas uroczystego otwarcia, zlokalizowanie sklepu w tej okolicy może być strzałem w dziesiątkę. Były plac manewrowy, przekazany przez władze miasta w wieczystą dzierżawę spółce Witamit, otoczony jest przez niemal spożywczo-przemysłową pustkę. Jak przystało na wielkie otwarcie, ostatniego dnia sierpnia klientów do nowego sklepu przyciągał szereg atrakcji, promocji i degustacji. Na najmłodszych czekały zabawy z klaunem i malowanie twarzy. Starsi korzystali z obniżek cen na artykuły. Nie było tutaj żadnego dużego sklepu w okolicy. Powstało nowe osiedle, więc wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, co zresztą widać tutaj na otwarciu, zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, jak mam być szczera, więc myślę, że to jest trafione miejsce. Z oferty sklepu korzystać będą zapewne łańcuciani mieszkający przy ulicy Cetnarskiego 29 listopada i okolic, ale też jeżdżący tą drogą m.in. mieszkańcy Krzemienicy. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.